Hej, witajcie w kolejnym odcinku na tym kanale, w którym pokażę swoje 2 dni zawodowe. Przy czym to nie było tak jak w ostatnim filmie, że były to zawody dwudniowe, tylko przez 2 miesiące nałożyły mi się moje 2 starty, których nie zmontowałam, już gdyż nie wiem, tak się wyszło. To jest moje życie prywatne, mam problem z tworzeniem filmów na bieżąco i w ten sposób tak to się wszystko nakłada. Tutaj nasze zawody pierwsze w Wielkiej Lipie. Niestety jedynka już została zrzucona. Ogólnie to było dosyć słabe rozprężanie, a przede wszystkim ja nie znałam trasy. Inaczej, kojarzyłam trasę, ale tylko i wyłącznie z obserwacji innych zawodników. Ja jej nie sprawdzałam, ja nie byłam na parkurze przed zawodami. W sumie trochę z pomyłki moje, trochę z trenerki, ponieważ ja nie wiedziałam, że jak jest konkurs 12A i B, to muszę iść z sekcją 12A i oglądać parkour godzinę przed. No ale trudno. I tak zawody dosyć na plus. Pierwszy przejazd trochę do kitu, względem musiałam odkryć trasę, musiałam skojarzyć, jak ja mam to jechać tak na czuja i dopiero w drugim mogłam poprawiać to, co w pierwszym nie poszło najlepiej. Biorąc pod uwagę, że były to pierwsze zawody 95, na to, że nie oglądałam parkouru, na to, że rozprężanie było nie takie, jak myślałam, jak na to, że Queen odwala przy czyszczeniu, same starty poszły naprawdę świetnie. Osiem punktów z parkouru to wynik Julii Wieczorek na koniu Queen Maxima, a przed nami w drugim przejeździe Queen Maxima pod Julią Wieczorek z klubu jeździeckiego Picador Wrocław. Trochę wyprzedzając, od razu mówię, drugi przejazd był czysty, mimo tego pierwszego skoku, który wyglądał jak skok wiary. Wybrałam 95 cm, trochę na wariacko, ponieważ pierwsze zawody były 80 i teraz nagle 15 cm więcej, jednak mniejszych nie było. Przez to, że trwały Mistrzostwa Dolnego Śląska, miałam do wyboru albo jechać na nie jakieś 70-60, albo załapać się na 95. Więc postanowiłam to pojechać i nie żałuję, było naprawdę dobrze. Teraz będziemy jeździć właśnie 90 i wyżej. Jako, że drugie przejazdy nie liczą się do nagród i do bycia na podium, to, że pojechaliśmy na czysto, nic nie dało. Dało nam tylko i wyłącznie oczywiście doświadczenie i tą satysfakcję, że udało się to poprawić. Chociaż, tak jak przed chwilą widzieliście, nie wszystkie skoki były udane. Przede wszystkim ta jedynka tutaj przedostatnia przeszkoda też. To były takie skoki wiary, za które dziękuję Queen, że jest wspaniałym koniem. I tak naprawdę to byłoby tyle na tych zawodach. Wróciliśmy do domu od razu po startach. To wynik Julii Wieczorek i Queen Maxima. A przed nami go. Kolejne zawody odbyły się już po zmianie trenera. Jakby to były jedne z najlepszych zawodów, jakie jechałam. Naprawdę były pod znakiem spokoju, koń był wychillowany, mimo tego, że na partnicach nigdy nie był. Naprawdę jechało mi się lepiej niż treningowo, lepiej niż w domu, mam na myśli. Naprawdę pasowały mi chyba wszystkie odbicia. Wiadomo, czasem coś tam może trochę za daleko, za blisko, ale nie było takich skoków wiary. Całe zawody były pod znakiem spokoju. Wiadomo, przy szykowaniu zdarza się Queen być szatanem w czystej postaci, ale naprawdę było ok i nikt tym razem nie został poszkodowany. Ten odciszony na chwilę fragment to fragment, gdzie chwalę Queen na pół hali i ktoś to już słyszy po raz któryś i zaczyna się aż śmiać. Tak przez pół przejazdu chwaliła mojego konia, jak jest super, jak jest piękny i w ogóle aż ktoś na widowni się zaśmiał. Przed drugim przejazdem stresowałam się poniekąd bardziej niż pierwszym, ponieważ jak myślę o pierwszym, to myślę, że w drugim poprawię.
a pierwszy był tak dobry, że myślałam, że w drugim może być już tylko gorzej, ponieważ lepiej być nie może. Tak jak patrzę na to teraz, myślę, że poszło naprawdę podobnie. Po obydwu przyjazdach uważam, że Queen spisała się wspaniale i wszystko jest na tip-top. Zawsze jak jestem na Pertyńcach, to konkursy te mniejsze są na dokładność, czyli na naszej rundzie honorowej było dużo koni. Wszystkie pary, które miały czysty pierwszy przejazd, wyjechały do dekoracji. Ja się mogę poszczycić naszym małym zwycięstwem z Queen, że naprawdę mało koni miało czyste dwa przejazdy. Czasu mało, koni dużo, więc... Doświadczona nasza najlepsza, kolejna szansa zawodniczka. Niektóre z tych par miały po dwa czyste przejazdy. I to by było na tyle z podsumowania tych dwóch zawodów. Uważam, że idzie nam na razie naprawdę dobrze. I że jeśli będę nagrywać następny film zawodów, myślę, że to już będzie film z Elki. A na razie ja się z Wami żegnam. Do zobaczenia całkiem niebawem. Pa, pa.